Znajdujemy się na Politechnice Poznańskiej. Dzisiaj reprezentujemy Płeć Piękną i dowiemy się, dlaczego dziewczyny na poli budy. Jaki jest procent dziewczyn w stosunku do mężczyzn na Politechnice? Ciężkie pytanie. Nie wiem, może 30%? 40%? Tak, 30%. No tak też mi się zdaje jakoś. No chyba zdecydowanie więcej jest facetów jednak u nas na uczelni, ale... Tak, ale na technologii chemicznej jest zdecydowana większość dziewczyn. No, to też prawda. Tam to procent to mamy paru chłopaków na roku, także... Pewnie mało, aczkolwiek na naszym kierunku jest pół na pół. Znaczy się, dużo moich koleżanek na pewno już poszło na inne wydziały, także wydaje mi się, że to i tak się podniosło w paru latach. Ale wydaje mi się, że no dziewczyny teraz po prostu nie za bardzo chcą chodzić na takie techniczne kierunki. Nie mam pojęcia, w sensie jestem na kierunku, na którym jest bardzo mało dziewczyn, także u nas jest całe 9 sztuk. Natomiast nie wiem, ile jest chłopaków, około 110-120. Jakbyś miała strzelać? 20%. Raczej nie za dużo. Myślę, że około 30%, może nawet nie. Maybe 55-60%. I see many girls here, beautiful girls. Uważasz, że powinno być ich więcej, czy mniej? Mogłyby być więcej. O, czyli jednak. Powinno być ich więcej. A myślisz, że ile procent dziewczyn jest na Politechnice Poznańskiej? 20. Może troszkę bardziej optymistycznie? 25. Troszeczkę bardziej? 30. Na Politechnice Poznańskiej studiuje ponad 5 tysięcy kobiet. Jakby nie było, ale nasza uczelnia i kobiety na niej uczące się to 32% z całej społeczności akademickiej, co jest niesamowicie dobrym i niesamowicie pięknym wynikiem oczywiście. Dlatego nie można nie zachęcać wszystkich pań do tego, aby podjęły studia u nas, na naszej niesamowicie dobrej uczelni, profesjonalnej i perfekcyjnie przygotowującej młode osoby do dalszego dobrego startu w życie. Więc tym bardziej chciałbym bardzo zachęcić wszystkie panie, aby 11 kwietnia 2019 roku pojawiły się w naszym centrum wykładowym Politechniki Poznańskiej i wzięły udział w evencie Dziewczyn na Politechniki, jak również w drzwiach otwartych, gdyż warto studiować na jednej z najlepszych politechnik w kraju, bo przecież jest to profesjonalna uczelnia, mająca profesjonalnych wykładowców i profesjonalnie przygotowująca do dalszego życia. Więc tym bardziej zachęcam wszystkie panie, aby postarały się i znalazły trochę czasu i przyszły do nas na uczelnię i zaprzyjaźniły się z nią już na kolejne 5 lat swojego życia. Jest tutaj ze mną Alicja Dec, jedna z absolwentek Politechniki Poznańskiej. Możesz się pochwalić? Cześć, tak, jestem absolwentką. Póki co studiów inżynierskich. Dlaczego wybrałaś Politechnikę i co dały ci właśnie te studia? Wybrałam Politechnikę, bo chciałam mieć konkretny zawód i rzeczywiście zawsze jakoś ciągnęło mnie do tych ścisłych przedmiotów, dlatego stwierdziłam, że to byłby dobry pomysł, żeby te zamiłowania wykorzystać. No i myślę, że był to bardzo dobry wybór, nie zawiodłam się. Sama nauka może komuś wystarczyć, mi nie wystarczyła. Działam aktualnie jeszcze w kołach naukowych, co też każdemu bardzo polecam. Koło naukowe inżynierów transportu publicznego, bardzo dużo projektów z tym związanych, a także, może trochę przewrotnie, Radio Afera, które też jest tutaj takim odłamem dziennikarskim. Dzięki uczelni mogłam w ramach właśnie kół zrealizować kilka fajnych, ciekawych wyjazdów zagranicznych. Na przykład z kołem w zeszłym roku byłam w Wielkiej Brytanii poobserwować zawody, w których w tym roku będziemy startować jako drużyna właśnie z Politechniki Poznańskiej. Myślę, że przede wszystkim nie należy się bać, jeżeli ktoś tylko czuje, że lubi matematykę, fizykę, informatykę, ale nawet niekoniecznie, może nawet to być biologia czy chemia. Wszystkie te zainteresowania, zamiłowania, myślę, że ważne, żeby je przekuć w coś praktycznego i nie można się bać, bo naprawdę wszystkie dziedziny, czy inżynieria, czy chemia, czy biologia, czy matematyka, czy informatyka, to wszystko jest dla dziewczyn również.